W Gdańsku powstanie fabryka modułów bateryjnych. Na inwestycje zdecydowała się szwedzka firma Northvolt. To element zielonej rewolucji, w której Polska chce brać udział. Fabryka ma zatrudniać nawet 500 pracowników. Na polskim wybrzeżu powstanie zakład produkcyjny modułów bateryjnych oraz inżynierskie centrum badawczo-rozwojowe, mówił premier Mateusz Morawiecki. Poprzez tego typu inwestycje najlepiej kształtuje się całe środowisko przemysłowe, nowoczesnego przemysłu, przemysłu 4.0, przemysłu, który korzysta z zielonej rewolucji. Inwestycja jest częścią ogólnoeuropejskiego projektu. Ogniwa produkowane będą w Szwecji, a następnie wysyłane do Gdańska do dalszego montażu. Później trafią do klientów. Pandemia stawia świat i gospodarkę światową przed takim wyzwaniem bez precedensu. Na szczęście nie brakuje jednak twardych dowodów, że polska gospodarka na tle innych krajów, na tle reszty świata radzi sobie naprawdę dobrze. Zaznaczył wicepremier Jarosław Gowin. Produkcja w fabryce ruszy w przyszłym roku. Minister klimatu Michał Kurtyka przekonuje, że Polska ma szansę odegrać ważną rolę, jeśli chodzi o całą zieloną rewolucję i elektromobilność. Pokazuje to przykład baterii litowo-jonowych, które na ogromną skalę wysyłamy do Niemiec. Polska jest największym w Unii Europejskiej producentem, ale również największym, przekroczyliśmy właśnie import, 30% unijnego importu i jesteśmy większym importerem czy eksporterem baterii litowo-jonowych do Niemiec niż Chiny i Korea Południowa razem wzięte. W ocenie ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki to dopiero początek polskich aspiracji w tym zakresie. Dzięki inwestycji powstaną nowe miejsca pracy. To jest kolejnych co najmniej kilkaset, słyszałem o 500 miejscach pracy. Budowa fabryki na wybrzeżu będzie kosztować prawie 750 milionów.